Władysławowo Ostragan, najlepszy tata na świecie. Ekipa to nosi, jest customowy kartonik. To jest jak energetyk Coca-Coli. Piżama z bananka. Jest sowa, naklejka sowy. Ja nie wiem, czy to jest dla skóry tak zdrowe. Coś. Weź nie dotykaj już tego. Jest... Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj odcineczek podjebany od nikogo innego, jak od nitrodzyniaka. O, dobra, w tej paczce mamy... On miał taki odcineczek, że testuje rzeczy youtuberów. No i my zamówiliśmy rzeczy od kilku youtuberów. Poznacie naszą opinię. Tym przeprosi nawet od Nitro, że mu zajebaliśmy content, nie? Tak jest, też jest 7 more 7, ale myślę, to było... że już się resetuje po takim czasie. Tak? Można już nie przepraszać za podjebanie. Czyli można powiedzieć, że to tydzień... autorski nasz to po prostu content. Recenzuję. Tak, jakbym tydzień później je nagrywał, to bym powiedział przepraszam, ale tak nie czuję. Ale się. Jak mówisz, od kogo podpierdalasz, to możesz to robić. Ale w ogóle nawet może jak uważam, że prawdę. Że jak robisz po pół roku, to uważam, że nawet nie musisz mówić, bo tak już internet zapomniał o tym. Ty, a była jakaś aferka z tym. Podjebywaniem? No chyba tu coś, bo, coś było. Chyba brodaty pije do tego, coś mi się wydaje. No tak, tak, coś było. Coś było takiego, nie? No dobra, czyli o to chodziło. Wydawną dziurę, bo wiesz, upały, ale... Nie wiadomo, no, o kogo było. Chodziło, nie? Chcecie zagadkę na początek odcinka? No. Dawaj. Ogólnie w tym odcinku udowadniamy, że podróże w czasie istnieją i to jest z przeszłości odcinek, który nagrywamy teraz. W którym dniu i miesiącu te ubrania zostały zamówione? Zagadka dla was. No to ja mogę odpowiedzieć. Zostały one zamówione w lutym. Dzień? 17. No szybko. To co pierwsze tam? Nie ma co tracić czasu. Black Friday. Marzec. Robur ma rację. A dzień? No, no i tak ma rację, bo on powiedział luty. Nie, poczekaj, jakby powiedział 31 marzec? To ty byś wygrał, ale no on powiedział marzec. No, kurwa, dokładnie ma... 31 marzec. Czyli jak dzisiaj z CS-em, nie liczy się gra. Ej, jakby nie było dnia, też bym nie powiedział Black Friday, tylko marzec. Dokładnie 31 marzec, czyli 5 miesięcy temu. I... 5 miesięcy temu? To jest, myślę, ciekawostka dla widzów, jak działamy. Tak. Czekaj. Naprawdę, kurwa, coś się z czasem pojebało. Dobra, lecimy z pierwszą, cofnęliśmy co? Się w czasie, zamówiliśmy no, wtedy, nagrywamy ciężka? Teraz. Nowe koszulki Reziego! Dobra, mam pierwszą pakę. Coś wyskoczyło. Rezi, jakiś nożyk, jakiś unboxing. Nie trzeba, ona jest już otwarta. Jak co tu jest? Mamy? Podziękowania jakieś? Ten wyskakują. Ta? Nożyk jest w razie co widzę. Fajne na kartce podziękowanie z takim chyba. Hologramem. Ja to lubię takie rzeczy. To dołożył pracę. O, bardzo, bardzo fajna taka karteczka jest taka zmaciała. Fajna. Zmatowiona. Zmatowiona, ale zmaciała. O, ja mam zwrot. Też dodajemy formularz zwrotu do paczek. To też dużo no ułatwia. Bardzo fajnie. Bo tak to się ludziom by nie chciało, nie? Więc dużo musisz korespondencji robić, nie? Dobra. No i dotarło. Mam nadzieję, że sprosta twoim oczekiwaniom. Chciałbym ci podziękować za zaufanie. Produkt, który masz przed sobą, jest rezultatem pracy wielu osób, ale to również twoja zasługa. Rezi, masz fanie swoje, tak? Z tego coś mi się tam ubiło. Było, ale, że górę albo na druki. No, nie wiem, że to nie jest, wiesz, fanie, nie jest to Kevin Pasting tam na Fruit Loomie, tylko chyba, nie wiem, zobaczymy zaraz, ale że serio on robi sam te ciuchy. I chyba jego rodzina ma jakiś background. W szwalni, nie? W no i sklep jest duży, rozpoznawalny. Często spotkam się z takimi opiniami, że Dzik właśnie i Rezi to takie najpopularniejsze marki, takie co ludzie kojarzą. Otwieraj. Czym? Tylko się nie zabij. Jak ci nie wyjdzie. I to nie jest tak, że tu się o? A, może być. Kurwa, ma to... Ale debile jesteś. Fajne, że tak się otwiera. Tak. Patrz, ale zobacz, jak rozkminione, nie? Zrób zdjęcie. Udostępnij z dumą. Co ja będę z tego miał, Rezi? No jest kustomik. Jest tutaj włożona myśl. Z jakiegoś powodu wszystko, tych paczek wszystko, nie użyliśmy, wszystkim nie jest myśl. Dlaczego? Co ja nie ma kapsel, logo, to nie, już wiemy, no, nie? Uważam, że tu jest bibułka. Poziom wysoki. Tego się spodziewałem. Bibułka fajna. No to tak przyjemnie, no nie? Tak. Trochę ją zniszczę. O! Zachowasz tą bibułkę dla siebie? Czemu? Nie niszczasz tak. To tobie właśnie szybciej przydała, Robert. Jak wieczorami zostajesz w firmie.
Bibułeczka, nie? Bibułka fajnie pot zbiera z czoła. Co tutaj mamy, bluzę? Rzeczywiście chyba w marcu. Czemu? Nie, że bluzę. Nie no, w sumie teraz też są. Meteczka. Ja od razu pochwalę kolory. Podobają mi się, lubię żółty, biały jako elementy czarnego. Lubię w ogóle tą kolorystykę. Trochę mój klimat. Keep smiling, keep smiling, keep smiling. Nie, Lubię ten nadruk, który jest tu zastosowany. On jest taki elastyczny i bardziej żelowy, przez co pewnie nie będzie pękał. A w ogóle jak Rezi to oglądasz, jestem zakochany w twoim psie. Ja pierdolę, ale fajne. Taki mały pierdek. Trochę to jak nie Milka, jest gruba bluza. Taka karmelowa nasze Milka. Te slim, podobny, podobny te klimat. Slim bluzy. Mhm. Fajnie, że ściągacz jest. Elastyczny. Jak to rozmiar? Elka, to na ciebie będzie. Niby ściągacz, ale wiemy z doświadczenia, że nawet ściągacz można spierdolić i obsunąć w produkcji. No. Projekcik, tak? Tak. O, nie ma kłów. Oj tak, byku. Pierwszy minus, saker, nie ma kłów. No nie no. To bardzo dobrze, że nie ma. Jeżeli chcesz Rezi kły, to saker bierze licencję. To bukadzik kły. Ja nie ma, wszystko nie ma problemu. Wytłumacz. Właśnie to połączenie tego sznureczka z tym, to już nie jest tak aż tak customowe jak reszta, czyli jak cała oprawa. W sensie, że kojarzy mi się już bardziej z taką bluzą dostępną, że już można u jakiegoś producenta taką bluzę sobie skołować i porobić na niej swoje rzeczy. Nie wiem, czy też macie coś takiego? Natomiast ja jest fajna, nie wiem, nie czytałem, basicowa. Ale podejrzewam, że jest z polskiej szwalni ta bluza, ale nie czytałem opisu. No to masz, made in Poland, design in Wrocław. Wszystko się zgadza. No. Bo niby można kupić właśnie gotowce, ale nie jest to do końca gotowiec, widać po sznurkach. Mogę przymierzyć? I właśnie tu po metkach. Jaki rozmiar? To może być ogólnie bardzo, bardzo podobny materiał, jak nie ten sam, co my mamy. Spoko. Chciałem powiedzieć, że trochę mi przypomina ten, Designer ten One. Sam, wiesz, nasz. To jest troszeczkę inny. Ten jest bardziej taki jeszcze, nie jest aż tak elastyczny, ale może. Jest grubszy i jest, ale jest, nie jest za sztywny. My mamy kilka procent więcej elastanu pewnie. No ale też Reziego nie kupuje tyle osób, które sportową zajawkę mają. No widzisz, tutaj różnica pierwsza jest taka, że tutaj jest ona luźna, my profilujemy rzeczy. A my właśnie nie robimy luźne. Ale Rezi ma inny target też. To ładnie. Więc dla niektórych osób, dla wielu osób tak, to może być nie pozytywne. Jest tak elastyczne jak nasze. Jest komfortowo. I tych elastycznych materiałów bardzo mało firm używa ogólnie. Że producenci, dla producentów my jesteśmy takim wyjątkiem, że my tyle tych elastycznych kupujemy. To fajne jest na ramieniu. Ale wygląda dobrze, dobrze wyglądasz, bo bałem się, że odpakujemy rzecz, która wygląda jak karton na tobie. Jak kwadrat, jakbyś chodził w kwadracie, a tak nie jest. Jest to spersonalizowana rzecz, widać, że Rezi nie kopiuje i nie wkleja, jest zrobiona w Polsce. Tak jest. No, bo ja myślę, jak ktoś pilnuje właśnie, no oczywiście trzeba testować te materiały, chodzić w nich, pilnować szwalni, no to jest super, bo w Polsce dobre rzeczy szyją. I dla mnie to podstawa dla takiego sklepu youtubera to, że zrobił porządnie w Polsce. A właśnie dla mnie na tych dalszych miejscach to będą sklepy, gdzie zobaczysz, że to jest chiński ciuch. Wszystko co trzeba dla mnie. Ja bym na przykład to według mojego gustu bym troszkę inne sznurki dał. Też. Bo są bardzo, bardzo zwykłe są, nie? Bez żadnego zakończenia i takie płaskie. One mogą się wyciągać, czy po jakichś tam wielu praniach wyglądać gorzej. Ale dobra, no to mamy Reziego. Jest bardzo dobrze. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i... Żartowałem, kurwa, nie świruj. Ja pierdolę, czemu tak głośno? Pozdrawiamy słuchawki wasze. Zostaw ten nóż. Wszystko tu się otwiera, XXI wiek, kurwa. Uwaga, uwaga. Jest sowa, naklejka sowy. Ciekawe jak to wygląda teraz, bo to pamiętasz, że to 5
5 miesięcy temu, ale zobaczmy. A Rezi miał coś nadrukowane? Charakterystycznego, uszy. Ciekawe, czy będą uszy na sznureczkę. Rezi miał nadrukowane coś? Na kartonie Rezi coś miał nadrukowane? Tak, miał swoje logo. To mamy naklejkę, nie? Naklejeczka. I oraz było, zrób zdjęcie, udostępnij i noś z dumą. Otwieramy od Versov. Dziękuję, że dołączyłeś do grona Teamsówki i zdecydowałeś się na zakup moich produktów. Mam nadzieję, że pokochasz je tak samo jak ja. Buziaki Versov. Jest podpis od Versov. Mamy autograf Versov i buziaki. Co dawaliście w Pack Mary Kill? Dobre były te. Pamiętam. Ja nie pamiętam. Nie pamiętam też. Versov na raz. I Kill Lexi. Tym samym pomyślałem. No to pudełeczko, tak. Pudełeczko trzeba porównać do Reziego, że jest... mniej customowe. Rezi się bardziej. Rezi więcej poświęcił na pudełko. Tak jest. Tu jest tylko naklejka. Czasu i pieniędzy. Znaczy tylko naklejka, to i tak jest spoko, nie? Ale co, i to będzie dobre dla nas? Myślicie? Versov jest XL-ka, koszulka, zapakowana w folię i my też z podobnych folii korzystamy, ale... coraz mniej. Ale coraz mniej właśnie... Większość idzie w biodegradowalnych teraz. Też, ale mi się wydaje, że głównym powodem jest to, że te biodegradowalne są przyjemniejsze i po prostu ładniej to wygląda, a ta folia... Nie, to chodzi o ochronę środowiska. Wiadomo, nie? I zaraz 777 leci i wypierdala naftę. Ja tylko szybko jedną rzecz. Daję rok, maksymalnie dwa i Versov będzie upraszać to logo. Przecież to jest bardzo proste logo. Nie jest bardzo proste. No jest bardzo proste. Jest tylko jedna linia. Nie jest bardzo prosty. Jest. Nie. Dobra. Rozciąga się nawet. Tropical Vibe, tak? Tak. Wiecie, no, ekipa, oni są streetwearowcami, więc tak. Oni też będą gustować w takich materiałach bardziej luźniejszych, grubszych i bawełnianych, dokładnie. Widzę haft. Bardzo duży plus za haft, ale trzeba będzie przetestować, jak ten haft na plecach, czy drapie, czy nie drapie. Znamy ceny tych ciuchów ogólnie? Ja uważam, że kosztuje ta koszulka 120. Myślę, że więcej, bo jest dużo haftu, a haft... A może. Może troszkę tam podnieść cenę produkcji, bo jest sporo. Patrzcie, w XL-kę się mieszczę, 99 kilo. Kiedyś jak czapki robiliśmy, zrobiliśmy na czapce chyba 10 haftów małych. Każdy haft 7 zł kosztował. Dobra, tak to wygląda. Więc można sobie wyobrazić, ile to może być. Poka plecy, bo ja nie widziałem, co tam jest. To bawełna sama jest? Dobra. Tak, sama bawełna. Właśnie 100%? Bo masz na lekce. Tak, co do... Palma. Czuć, że bawełna. Co do materiału, właśnie my nie jesteśmy zwolennikami takiej bawełny, bo nawet jak mamy te streetwearowe bardziej rzeczy, typu to tutaj jest elastanu trochę, nie? Jest krój dużo luźniejszy. Bo jak masz normalny krój, to ciebie opina to i ty się czujesz. Ale wiesz, to też jest dla dziewczyny, więc nie porównujmy. To jest bardziej tak humorystycznie, jak to ubrałem, nie? Dobra, myślałem, że... damskie? To jest damskie, że no, tak. Ty się wjebałeś w damską XL? Damską XL-kę, 99 kilo. To ty jest oversize? Nie, taki, wiesz, streetowy. Więc materiał... Mogło być dla mnie trochę więcej elastanu, nie? No, jest trochę karton. Troszeczkę... Jeszcze jak się spierze, to później się robi taki bardziej właśnie. Ale też... Ale klient ma na stronie pewnie napisany skład, więc wie, co kupuje. Ale ogólnie i tak jestem pod wrażeniem jak na to, jak oni krótko działają w odzieżówce, nie? No. Więc wiemy, ile, jak najpierw łapiesz kontakty, i tak dalej, jaka no to jest droga, żeby się przebić, więc ten my nie byliśmy na tym etapie w tym czasie. O, a ten produkt mi się już o wiele bardziej podoba. Po pierwsze, krój jest fajny. Patrzcie, fajny kaptur. I to jest grubsza bluza już, jest, nie? Tak. Fajny jest misiek w środku. Mhm. Czasami taki frajer jest. Tu jest bardzo fajny misiek. Przyjemny, ściągacz się rozciąga. To jest też ważne. No w bluzę już się nie zmieszczę. Patrz jak fajnie jest haft na nadruk położony. Mhm. I nic nie jest popękane. No, i to też trzeba zrobić. Na pewno to rzeźba. Dobra firma musi to robić, bo nie pójdziesz sobie do pierwszej lepszej i powiesz, że chcesz o haft na nadruk. Możesz nie? Bądź założyć tą. To jest dla kobiet. Przecież dla kobiet. To co my oceniamy na mojej sylwetce? Streetowy jest materiał, taki jest zamysł na pewno. No co, pina łapę. 10 na 10. No. Tak, owca. Nasze też są ciasne, tak? Pokaż tu jeszcze. No ale to nie, no męski krój to męski. No, jest git, bluza jest git.
Tak, jakościowo bluza jest dużo lepsza niż koszulka, natomiast koszulka mi się bardzo podoba wizualnie, bluza tak... taka smutna. Klasyk, wiesz, no, nie? Klasyk, klasyk. No, bo... czarne się sprzedaje najlepiej. Musisz mieć też takie no, podstawowe, a nie ja wszystko wiem, kolorowe, bo... Nie no, ja to rozumiem. Czyli co, podsumowując, opakowanie nie customowe, koszulka, troszeczkę my byśmy życzyli sobie więcej luzu, elastanu. Bluza bardzo fajna. I brought in a bunch of my subscribers and gave them a chance to win tons of money. Czy to ona nie... West Coast Customs? Czy ona nie przyszła z jakiejś... normalnie, z jakiegoś kraju? Co to ma być? To nie Polskę, ty! Co to jest? Co to jest? Ty, to jest chyba Mr. Beast! O kurwa! No zobaczmy, jakie on ma te rzeczy. No ciekawe, kurwa. Bo ja obstawiałem, że on nie ma czasu na tą odzieżówkę, po prostu oni tam mają też większe możliwości. W Stanach nie trzeba mieć czasu. Masówkę. Masz większą no, automatyzację. Ale Bartek chyba wiedział, co to. Tylko palił nie. No ładnie. To wskazuje właśnie, że to jest gotowiec, oni tam mają duże możliwości. Ale wiesz, nie przekreślajmy, bo może być gotowiec bardzo fajnego materiału. Bo tutaj rzeczy, gotowce tak, mamy zazwyczaj tektura, gaming, a tam zobacz, już widać, że tutaj coś jest jakieś rozciągliwe, to może być i tak, tak dalej. Mówię, jedna że... rzecz, panowie, opakowane jest po chuju totalnie. No masówkę. Mówiliście no, już? No, no bo mówiłeś, że Mr. Beast nie ma, czemu on ma czas na to? No właśnie no, dlatego, że to jest na, z Chin koszulka i zrobiony nadruk w zwykłej folii jest po prostu. Bo zobacz, tu mamy na przykład metkę Champion, nie? Tu mamy metkę Mr. Beast. W dotyku tektura jak z Fruit of the Loom. Kurde, nie chcę się przypierdalać, ale ojej, ta bawełna jest strasznie niskiej jakości. No. Jak patrzysz pod światło, ona ma właśnie taki syndrom szmaty. Ale... takiej, co rozrywaliśmy tutaj nasze podróbki. Ej, patrz sznurek, patrz sznurek. Na czymś podobnym. Ale niech sobie do tego zobacz. Uwagi. O kurde, ale przypał. I to jest jeden z największych youtuberów. To znaczy tak, mi się bardzo podoba świecie, kolor. Nie? Fajny ja jest design tej bluzy. Serio, nie ma czasu. Ej, na fajny to, jest design tej bluzy i kolor. Ale to jest kurwa, to może kosztować, ta bluza może kosztować $4. Piżama z bananka. Ale w detalicznej sprzedaży tak, tak, tak. 400. Ale produkcja takiej bluzy to może o, się kurde, zamykać w $4. Mieliście kiedyś piżamę z bananka? Bawełna najniższej jakości, znowu materiał najniższej jakości. Kurczę, a myślałem... Jestem, ej, nadruk chropowaty taki, że on się spierze po dwóch praniach totalnie, popęka od razu. Polska is killing you. Ale słuchajcie, właśnie to nie jest tak, że bo w Stanach na przykład jakość jedzenia, my mamy lepszą jakość jedzenia też. No to jest... To kolabo jakieś? Ogólnie to jest... Obawiam się, że nie jest kolabo, tylko takie koszulki mieli. Słuchajcie... I nadrukowali na tych po prostu. Czy mogę ci coś powiedzieć? Konkret, nie pierdolenie, tylko konkret ci powiem, dobra? No. Na Venice chodzisz sobie, zwiedzasz Venice Beach i masz pawilony tam. Pawilony z ziołem, pawilony z lodami i masz pawilon z koszulkami. I wchodzisz i jest na przykład, ja sobie taką kupiłem na pamiątkę, masz Venice Beach i ty mu pokazujesz, że chcesz taki kolor, a on mówi ok, how's your day i tak dalej, bierze tą koszulkę, ma w takiej kanciapie z tyłu, w kanciapie, ma maszynkę, ciach, ciach i na świeżej po prostu koszuleczce ci daje to nawet nie z ekspozycji, nie? Ale potrafi to zrobić. Idziesz, i na takiej zasadzie to Władysławowo Stragan, najlepszy tata na świecie. No, ten materiał. No, 10 tylko na standardy USA. 10 zł we Władysławowie. Dla mnie piżamka produkcja z banana. 5 zł. No. Jak bida była. Ej, naprawdę. Ja jestem dumny, że na razie dwóch youtuberów mamy, ale jestem dumny, że kurwa taką mamy jakość ciuchów i mam nadzieję, że... Produkcja polska. Że właśnie fajnie, że czy to nie mówię, że tylko u nas, ale czy to tam każdy sobie tam chce od kogoś te ciuchy kupić i jest ta jakość fajna, a nie ty. Jeremy ten, pomyłka, tamten, niby jakiś tu znaczeczek, Tommy Hinty Rinty, kurwa, tak. I on będzie przepalał 30 litrów ropy, kurwa, bo my kupujemy od nich koszulki. Ty, no rozumiem, nie, Mustanga, no nie ma podróbki, ale koszulki, nie musimy, kurwa, tej koszulki. No dobra, chcesz, kurwa, koszulkę Realu Madryt, no to kupisz z Nike'a, ale no nie musisz, kurwa, każdej koszulki z Nike'a kupować, nie?
Tak na to no. patrzę i fajnie, że musisz, kurwa... Ale Nike przynajmniej dobrą jakość. Ale Nike zajmuje no, się no, ubraniami. No tak. Nike pojedzie sorry, do fabryki. Zostańmy przy youtuberach. Ale no. Nike musi jechać do fabryki w Chinach, wprowadzić standardy i kontrolować tą jakość, nie? Youtuber no. widocznie nie ma na to czasu, bo nie, bo ma 60 milionów subów i musi, fajnie, fajnie. Musi pewnie tylko YouTube'em się zajmować, a to po prostu tak o zrobili. To 60 ma? No tak mi się wydaje, nie wiem. Nie wiem ile, ale chodzi o to, że no totalnie widać, że nie ma aż takiego zaangażowania serca w tym, a w Polsce mamy naprawdę dobrą jakość. Jak jeździliśmy po szwalniach, robimy w szwalni, która dla domów mody robi ciuchy, więc my jesteśmy bardzo krajem, bardzo no... dobrym, jeżeli chodzi o takie, ale, jak się nazywa, takie ręczne roboty, nie? Rzemiosło, ale na obronę Mr. Beasta, bo wiemy z fajne czym się... filmy robi. Tak, i wiemy z czym się wiąże prowadzenie własnej szwalni, żeby to wszystko kontrolować, wymyślać i tak dalej. I on naprawdę te filmy jedzie tam, nie? Nie ma półśrodków w jego filmach, albo przynajmniej daje takie wrażenie. Ale raczej, chuj z tym. Raczej wrażenie, ale daje wrażenie. Takich chuj z tym. Koszulek by ale nie zrobił. Się, ale liczy się wrażenie. Więc czy on to robi naprawdę, czy nie robi naprawdę, tak. czy ma te pieniądze, czy nie, chuj mnie to obchodzi. Ale wrażenie bo sprze- bo po tej wrażenie koszulce jest takie, a nie inne. Stracisz wyobrażenie o nim, jak kupisz coś od niego. Bo to ale... już nie jest premium, to już nie jest albo coś wysokiej nie, jakości. Bo totalnie się tylko nie widzisz. Przyjmujesz tą jakością, tylko chcesz no mieć właśnie, logo. Chcesz mieć coś, są też tacy ludzie. Może tak, ale dla mnie to osoba, która kreuje się w ten sposób na YouTubie, nie powinna szmaty za 5 zł wysyłać ludziom. No pewnie nie, ale ja myślę, że on nawet tych ubrań na oczy nie widział. Po prostu nie, się kręci obok niego. Chociaż mógł założyć do filmów, nie? Czasem. Ten, może no. założyć czasem do filmu swojego. Tak się chodzi, wydaje. Chodzi, no ale na pewno każdy youtuber w Polsce większy, jakby taki coś wysyłał, miałby raczej przypał w social mediach. Dobra, jedziemy z Nitro. No my już od niego rzeczy zamawialiśmy na live'ie. Co nieco, tak, tak. Bardzo fajny. I to był live, na którym wbijaliśmy milion subów. I wiesz, bo dużo osób prezent, chce zrobić prezent swojemu koledze, koleżance, dziewczynie i tak dalej i ty to wyciągasz, żadnej torebeczki już nie potrzebuje, nie? Kurwa, no. Cyk. Imię. Ciach. Dziękuję. O, i wiesz, jest, o, dziękuję, ale super ten. Bardzo ładne. Super rzecz. Opaska, gratis, nie wiem czy gratis czy nie, ale... No już jest coś, nie? Folia niebiodegradowalna. Ale folia jest, wiesz co? Nie? Nie jest taka tania jak ta, o której mówiliśmy wcześniej. Ale z suwakiem, bardzo ładne. Jest suwak. Nie no, żartuję z tym biodegradowalnym oczywiście. Ta folia jest jeszcze okej. Okay. Nawet nie ma dostępnych fajne, takich opakowań. Wielokrotnego użytku, nie? Metka. Nie rozrywasz, tylko możesz jeszcze użyć dalej, więc to jest pączek degradowalny. Ja propsuję to. Ogólnie. Macie naklejki? Ogólnie to nie jest opakowanie, które od razu wypierdalasz, możesz do czegoś użyć. Ja mam. No dostałem bo od Oli. Jedne pewnie a, będzie. A, bo jedna paczka. No. Od Oli dostałeś naklejki, mamy... Robert? Ty właśnie spodobałeś się. Tylko Oli. Ja. Niestety owca, nie lubisz tego 100% bawełna, no ale większość rynku w Polsce lubię. Wygląda tak, że ludzie kupują 100% bawełna, więc... Wiem, ale wiesz co, ja... Masz ja przejebane. Ja myślę to znaczy jednak... my mamy ogólnie. Ja myślę, że jednak coraz więcej będzie chodzić w elastycznych rzeczach, że to jest przyszłość. Oby tak było. Nie no, my wszystko mamy elastyczne, fajnie się w tym siedzi, ale jak wiemy, że zamawiamy materiał u producentów, czy w szwalniach robimy, to po pierwsze szwalnie zawsze narzekają, że muszą elastyczne szyć, bo trzeba więcej pracy dołożyć. No jest droższa taka koszulka w produkcji. A producenci... często nie mają takiego wyboru, jeżeli chodzi o elastyczne, no ale... Nie tutaj bardzo ładnie, Ola. Czemu? Ale wiesz co, koszulka koszulką, ale koszulkę bluza, miałem, zobacz, bluza kradnie show. Jest ciężka. Tu na plus przy Rezim. Tak, ładniej niż u Reziego. Nie no, bluza wydaje mi się być lepsza niż u Reziego i u... No. U Mr. Beasta też oczywiście i u Versof. Nie no, Nitro top 1. No, tak, na tak. razie Nitro. A i opakowanie dużo większe wrażenie zrobiło niż poprzednie, nie? Dostałeś piękny kartonik osobno. A ja nie wiem, czy ja już pytałem, o co chodzi w 7 more 7? Właśnie nie znam genezy. A jak znacie genezę, to napiszecie nam, widzowie, kochani? Bo jestem ciekaw. Pamiętam, że już wtedy mnie to ciekawiło.
I do dzisiaj, kurwa, nie wiem. To niby jest 100% bawełna, ale to nie jest taka tektura, to jest bardzo dobra bawełna. Jest tak, najlepsza, to najlepsza, jest... najlepszy materiał w tym odcinku według mnie. Zobacz, to nie jest takie... No nie, sztywne. Nie jest taka tektura, po prostu jest, nie jest aż tak rozciągliwa, ale ja coś kojarzę, jak Nitro grał w Lola i się wypowiadał właśnie, że on tak nie, że nie lubi aż tak tych naszych rzeczy rozciągliwych, przylegających. Pokaż naklejki, ale Robur. Oni co? Właśnie chodzą w takich rzeczach. SBstaff.pl. Powiedz mi, czy to jest taka marka jak Prosto, że ona ma długo tę historię, czy ona jest trochę młodsza? Ja właśnie nie wiem, to jest SB Mafia? No, to jest wytwórnia. A nie, to SSG! Solar Biała. Okej, okay, a jeszcze była SSG, chyba, tak? Chyba, że ja się... Ale nie, no widzę stąd, to chyba tak. SBM, tak, już pamiętam, bo jeszcze było SSG, ale... No, z pierwszego gimbusa. I tylko, że to było za naszych czasów gimbusiarskich? Więc to jest ta marka z historią, a SBM tak nie kojarzę jak SSG. Zastanawiam się, jak oni to pakują, bo zobacz, jest taki worek, jak masz na marihuanę, tylko 100 razy większy, nie? Mhm. I ciekawe, czy jest problematyczne zamykanie tego, nie? Każdej ale, koszulki. Tak, ale ciekawe, mówię, nie znam tak SBM, ale wiesz, może jest taki zamysł, że osoby, które noszą te ciuchy, lubią się wychillować, lubią zapalić co nieco, lubią co nieco też innego i wiesz, i to ma tak być. I że nie możemy ocenić negatywnie. Made in Poland, tylko, więc dla wiesz, mnie jako super. Taki wspólny mianownik. Tu taki kaptur już troszkę bardziej skomplikowany z takimi dwoma szwami. On jest taki bardziej płaski na górze. Zakończone okrągłe sznurki zwykłe, bawełniane plastikowym. Tu wszywka, prostokątna, nie wiem czy kwadratowa. I tu numer stanowiska pani szyjącej 18. I tak. Czyli tak. Szyte w Polsce, zajrzyj. Szyte w Polsce, super. I w dotyku podobnie do poprzednich w dotyku wszystko. Powiem wam tak, koszuleczka znowu nie ma elastanu, ale jest to dobra bawełna. Nie no, w ogóle Mr. Beast nie ma wszystko podjazdu, fajnie. Nie? Serio, nie ma... No. Polscy youtuberzy górą, chociaż w ciuchach, co? No, ale to jest bardzo przyjemna bawełna. Coś jak dobry. U Nitro. Coś jak u Nitro po prostu, nie? Ale u Ubersoft zresztą też i u Rezygo. I też masz porządnie. Tutaj wszędzie podwójne szwy. Bardzo porządnie zszyte to jest. Ale dla mnie wszystko. Bluza trochę słaba. Tak? Przy Nitro i Versus. A czemu? I Rezy. Czym słaba? W dotyku, tak? Ten materiał i te sznurki są takie trochę smutne. Tak, wydaje takie mi się, jak że jakościowo troszeczkę są, troszeczkę... Kurde, no, na pewno sobie nie jest, wkręcać. Nie powiedziałbym, że... Może sobie zobacz to. Nie powiesz mi, nie powiesz mi, że Nitro ma gorsze. Przepraszam, że tak rzuciłem, ale daj możecie nitro. Sobie wkręcać, bo to daj też jest polski nitro. Producent. Nie powiesz mi, że Nitro... Bluza no się Nitro nie, różni, no u Nitro czuję. Jest zobacz. Takie grube. A, bo grubsza no, jest. I ale... bardziej miękki. Miękki a jest tu mamy gramaturę? To jest takie szorstkie. Dobra, na pewno Nitro. U Versoft też jest miękkie. Nitro ma lepszą. Zobacz, to no. Też jest miękkie, tylko cieńsze. A to jest takie szorstkie. Rzeczywiście, bardziej czujesz? Miękkie, no to szorstkie. Właśnie o to mi chodziło. No, to Rezi jest podobny. Rezi jest podobny. A Versoft i Nitro też no, bym powiedział, że ale lepsze. Ale nie jest to... To trzecie miejsce bym dał. Tak, ale w dalszym ciągu jest to spoko bluza. Fajny ma ten no, spoko. Puch no, spoko pod spodem. Jest. No puch to już... Wiesz, to już takie jest prostu, detale, nie? Że gruba taka cieplejsza to jest bluza. A teraz weź sobie bluzę tego, Mr. Beasta. Weź ją dotknij. Ale to nie ma sensu. Po co ja mam do tego wracać? Weź nie dotykaj już tego. To jest w ogóle... Ja nie wiem, czy to jest dla skóry tak słabe, zdrowe. Pierwsza. Ale no kurwa, no zawsze no, się podniecamy mówimy, tą Ameryką. No, mówimy jak jest. Co? No to mówimy jak jest, no to ta. Jak nie ma szału... Mariusz Max Kolanko tym, też to... mówił o Ameryce jak no, jest. No to jest. Zobacz jaka ta. Faktura jest tego materiału, to się zaraz zniszczy. No, to jest dobra. Na słowo honoru. SBM-ik. Jest okej, okay, jest koszulka, nie, koszulka dobry dla ziomali. Ty koszulka zobacz, jest tu przyweczka, koszuleczka jest premium. Wiesz co, koszulka mi się bardziej podoba do bluzy. Oczywiście, też, ja no. Też, ja też mam nie wiem, problem. Właśnie koszulkę bym dał jako, ja jako top 2, a bluzę dałbym top 3 w tym, co nadruk bardzo fajny, no nie, koszulka jest kurwa gabinecik, nie? No. Bardzo spoko, no. Fajne. To nasz lot, tak to robi ekipa. Za minutę trening mam.
Tak. I to już jest nadruk ładny, na całość. I będę słuchał ekipy. Ekipa to nosi, jest customowy kartonik. To jest jak energetyk Coca-Coli, te linie. Tak. Co Robur, shadow ci siadło? No siadło, ściwie się, bo w biegnę. Ostatnio wow, widzę. Bardzo fajne wlepy. Bardzo fajne wlepy nam przesłuchają. Sobie nutki. No i odpala się. Patrz. Nie widziałem, że to oni w ogóle lecą. Owca. Zdziwiłem się, co ale jestem ciekawy, od kogo wyszedł pomysł na tą muzykę. Ale? W ekipie. No ciekawe. Bo ktoś musiał być, tak jakby wiesz. Ciekawe, ciekawe. Pomysłodawcą na taki beat. No pierwsze nutki robił w ogóle Freeze, nie? Potem no. Tam coś z w sensie z vibrosami też chyba nagrali. To było pierwsze. Foja, znowu ta, z której my chcemy wyjść. Kurczę. No to wyciąga tą folię, my też mamy coś a la to, ale nadal, no ja nie jestem z tego zadowolony, dlatego też rezygnujemy z tej folii na sklepie. Podoba mi się, nam to... długo zajęło rezygnacja z tej folii, bo ciężko jest tak alternatywę szybko, łatwo znaleźć. Podobają mi się te uwiecznione podpisy, to jest fajne. Chciałem też o tym powiedzieć, to się od razu rzuca w oczy. Bardzo fajny pomysł na metkę. Podpisywać. Ciekawe, kto to wymyślił. To nie chodzi o to, że to jest... twój podpis, tylko to jest ich sygnatura. Mhm. Ponadto, nie. Harry, no. Patrz, dotknij. Mam orgazm, mam orgazm. Zobacz, jak oni to zrobili, detal, naprawdę. Weź to dotknij. Czuję to. A kurwa, patrz. Jest to, nie jest po najmniejszej linii oporu odjebane coś, czekaj, kurwa. Na obcego, usiądź na rękę, dawaj. Dawaj, no. No. I teraz, dopiero teraz. Dobra, nie odjebali na minimum metki, kurwa. W Polsce! Ty, weź się do reprezentacji weszli. To jest wypukłe, kurwa, to nie jest minimum zrobione. No, kozak. Luza, bardzo mi się... O kurwa, jest nam... Cała zadrukowana, ładna. Jest bluza, rozciągliwa, ja ją mierzę, chmurka. Panowie, ja ją mierzę, kurwa. To jest bluza chmurka. To się nic nie spierze. O, pracuje. To jest mój kolor. Ty, chyba bluza, kurwa, wygrywa odcinek. Bardzo dla mnie, u mnie. Bardzo mi się podoba, że cała bluza jest chmurą. Tak, że nie ma super. Tylko chmury na bluzie. No tak. Można zrobić ściągacz, czy nie? W Polsce. Patrz. Jest bardzo... Prasujesz ściągacz? A tu, a pokaż od środka ją. Właśnie jest fajna, taka wiesz... ręcznikowa. No, letnia, no. No. Letnia bluza. To może być fajne. No i dlaczego Mr. Beast nie zrobił? Przecież to powinien zrobić Mr. Beast takiej jakości wszystko. To by pasowało do niego. No. A nie jakieś panowie, gotowe chińskie znowu. It's over, ladies and gentlemen. Jest kurwa rozciągliwa. Zobacz, 99 km 85. Tak. Patrz. Nie krępuje. Możesz sobie potrenować w tym MMA. No jest taka cieńsza bluza, nie? Nie jakoś na mocną zimę. Ty, bardzo mi się podoba ta bluza. A ja tu co nie mam? No, ja mam t-shirt z sezonu trzeciego. To nie takie stare te ciuchy. Już na koszulce nie ma napisu na karku. I nie jest to, bo wiesz, są cienkie bluzy, które sprawia, które masz wrażenie, że jest ona po taniości zrobiona. Możesz mi pokazać tą bluzę? Na przykład ta, bo zanim ją odpakowałem, ja myślałem sobie, że właśnie to będzie takie. I kurwa, to nie jest takie, nie? Ja, ty byś powiedział, żebym się przypierdał, jakbym powiedział, że można by było jeszcze jedną warstwę na druku położyć tu. Bo przebijają czarne to. A tego nie przebija, rozumiem. Przebija jakby troszkę czarny materiał przez ten nadruk. Łączek? Co? Bo to chyba się świeci w ciemności. Mi się wydaje, tak? Że to zmienia kolor. Wiesz co? Nie tak mam, się tak, nie mam takiego wrażenia. Właśnie zmienia kolor w ciemności. Tak to on nie wygląda, że daleka jednolicie nie normalnie. Nie wygląda, żeby się miał zetrzeć. To mówię tak z bliska. Coś było. No. Ale ogólnie świeci, koncept tak do mnie nie podoba mi się aż tak. No trochę taki stokowy się wydaje. Nie wiem, o co tu chodzi. Takie stokowe to się wydaje. Może nie wiemy. To jest samuraj. Nie wiemy, o co nie wiemy, jaka jest historia. A wie ktoś, o co chodzi w 08031? Ale to jest napis jakiś, też nie wiemy, co to znaczy. Wie ktoś, o co chodzi z tymi cyframi? Bo 3 to jest sezon, a te cyfry... To 8 marca może się zaczął trzeci sezon. Może. Ogólnie wygląda wszystko tak, że na przykład spokojnie budzi moje zaufanie, żebym prał to prał i nic prawdopodobnie by się z tym nie stało, tak po dotyku i tak dalej. Koszulka jest fajna jak SBM, jak u Reziego, jak u Nitra. Nie są tak elastyczne jak nasze koszulki. No nie są, ale wszyscy youtuberzy mają spoko koszulki oprócz Mr. Beasta.
Natomiast moim zdaniem ta bluza skradła show. Bardzo mi się podoba ten kolor, ale to haft chmurki jest rozciągliwa i nie sprawia wrażenia taniej. To jest coś, co my byśmy, jeżeli my byśmy robili jakiś produkt, to byśmy zrobili ten, jako bluzę. Jako bluzę. Bardzo dobry. Więc ja sobie wezmę tą bluzę. Wrzucę ją sobie szczerze, wrzucę ją sobie do bagażnika. Wiesz, się podróżuje. I ten, chłodno będzie wieczorem, sobie ją wyjmę z bagażnika, jak coś. Dobrze, Michał. Możesz teraz mieć lato. W tym bagażniku. To będziemy pamiętać, gdzie ją masz. Nie przejmuj się. Czyli co, jakieś robimy podsumowanie? Kto wygrywa Polska, odcinek? Guru. Ja myślę, że całokształt, kurczę. Wygrywa Polska. Polska, a 1-0 jakby wyróżnić Polska. Kogoś, to kogo wyróżniamy? Nitro chyba. Za to opakowanie najlepsze. I za materiały najlepsze, zarówno koszulek, jak i bluz, bym Nitro. Wydaje się, że Nitro najwięcej przyłożył się do całokształtu. Chociaż tu ekipa bardzo blisko. Ale ekipa jest bardzo blisko. No. Ekipa jest tak, za plecami Nitro. A Robur jedzie sobie i nuci ekipę. Ekipę? 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 Ty.